Szczególnie na terenach inwestycyjnych rozpoczęła działalność kolejna firma. Większość kosztów związanych z uzbrojeniem technicznym nowych terenów inwestycyjnych zostało sfinansowane z funduszy europejskich. 4 lata funkcjonują tereny inwestycyjne, tak naprawdę od momentu, kiedy pierwsza sprzedaż ruszyła, to 3 lata, w związku z tym chyba efekty, które są zadowalające. Mamy jeden zakład, który zatrudnia około 20 osób, ten zakład będzie zatrudniał około 10 osób, następny zakład zatrudnia też około 10 osób. Trwają rozmowy z bardzo dużym inwestorem, który chce budować zakład, który być może zatrudni około 100 osób. Te rozmowy jeszcze są w toku, ale inwestor jest dosyć zdecydowany na nasze tereny, bo tereny są naprawdę bardzo tanie, bardzo dobrze uzbrojone i myślę, że dostęp do drogi publicznej, do drogi krajowej nr 63 jest bardzo dogodny. O to zadbaliśmy. My mieliśmy trochę utrudniony temat, bo miasto nie posiadało żadnych terenów. Musieliśmy kupować te tereny od osób prywatnych, ale udało się. Około 12 hektarów wykupiliśmy, uzbroiliśmy te tereny i skorzystaliśmy z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, który w 90% dofinansowywał inwestycje i tak naprawdę to jest inwestycja samofinansująca się, bo w momencie, kiedy sprzedaliśmy około 50% gruntów, wyszliśmy na zero, czyli to wszystko, co tutaj zrobiliśmy, ta kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, drogi, wodociągi, media teletransmisyjne, to wszystko jest za darmo. Bardzo szkoda, że w tej perspektywie unijnej miasta powiatowe, miasta w zasadzie poza miastami wojewódzkimi, nikt nie będzie mógł aplikować do środków z programu Polski Wschodniej. Być może rząd jeszcze zastanowi się nad tym, bo my bardzo skorzystaliśmy z tego programu i mam nadzieję, że ktoś tam na górze ocknie się i powie miasta powiatowe, miasta typu Łomża, czyli byłe miasta wojewódzkie, możecie korzystać z Polski Wschodniej, bo tak naprawdę po to ten program powstał, żebyśmy nadrabiali szanse do innych regionów Polski. W nowej firmie zatrudnienie znajdzie 10 osób. Tereny inwestycyjne powstały po to, żeby na nich inwestować. No i zdecydowaliśmy się, jesteśmy firmą od 2003 roku, firmą transportową. W przyszłych czasach firma transportowa bez zaplecza nie będzie w stanie funkcjonować. W związku z tym zdecydowaliśmy się pobudować na tych terenach warsztat, łącznie ze stacją diagnostyczną. Tereny dają to, że działka jest już w pełni uzbrojona, koszt tej działki jest dużo niższy niż gdybyśmy musieli korzystać z terenów prywatnych, prawda? W związku z tym taka była nasza decyzja. Zamierzamy na początek zatrudnić około 7 osób. To będą 3-4 mechaników do obsługi sklepu, bo będzie także i sklep z częściami. Nawiązaliśmy właśnie współpracę z grupą kapitałową DBK, jest to grupa DAFA. Będzie tutaj sklep, będzie zatrudniony także i diagnosta. Także przewidujemy do zatrudnienia na początek 7 osób. Przyszłość będzie taka, że najprawdopodobniej 10-12 osób pracowało w naszej firmie. Na terenach inwestycyjnych samorząd Kolna dysponuje jeszcze kilkoma działkami. Atutem gruntów przeznaczonych pod inwestycje jest nie tylko konkurencyjna cena, ale także możliwość włączenia terenu do specjalnej strefy ekonomicznej.